Dzień dobry Państwu. Chciałem powitać wszystkich, którzy przybyli dzisiaj do Międzynarodowego Centrum Kultury na wernisaż wystawy Dawida Kit pomiędzy nieuchwytnym a nieuświadomionym. Wystawy, która przygotowana została przez nas wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki w ramach odbywającego się właśnie kolejnego Triennale, jest prezentacją prac pani Dawidy Kit, laureatki Grand Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w roku 2003. Pozwólcie Państwo, że zacznę swoje powitanie od bohaterki dzisiejszego spotkania, od pani Dawidy Kit, która przybyła do nas wraz z mężem z dalekiego Vancouver, z Kanady. Proszę Państwa, a teraz czas na Dawidę. Dawida, the floor is yours. Czas tak szybko przeminął. Znowu wróciłam, żeby znaleźć się w grupie ludzi o wielkim sercu i wielkiej gościnności. Muszę powiedzieć Państwu, że uważam otrzymanie tego Grand Prix za wielkie wyróżnienie i uważam, że jest to najwyższa kulminacja mojej kariery jak dotąd. Jest dla mnie honorem przedstawiać swoje prace w takiej pięknej przestrzeni, jaką zapewnia MCK. I żeby mnie tak bardzo komplementowano profesjonalnie z punktu widzenia przygotowania i prezentacji moich prac. Wracając do mojej sztuki, którą tworzę. Najtrudniejsza sprawa w tej sztuce to jest fakt, że ona przejeżdża połowę obwodu świata i jest przedstawiona w miejscu, gdzie pracują inni artyści, którzy badają tak wiele różnych obszarów działalności w sztuce. I te prace tutaj się znalazły. I największym osiągnięciem dla artysty jest, aby prace przekazywały coś odbiorcom i przekazywały to w języku wizualnym, w języku, który bardziej nas łączy niż wszystkie inne języki. Mam nadzieję jako artystka, że moje prace będą prowokowały i stymulowały dialog, będą pobudzały wyobraźnię osób, które je oglądają. Mam nadzieję, że będą otwarte do interpretacji. Każdy przychodzi ze swoimi doświadczeniami, emocjami i kulturą, kiedy ogląda dzieło sztuki, więc na całym świecie nie ma szans, żeby każdy tak samo dane dzieło sztuki rozumiał. Dlatego pozostawiłam pewien obszar niejasności. Wydaje mi się, że właśnie ten obszar dialogu i wymiany myśli jest najważniejszym elementem w sztuce. Triennale Grafiki w Krakowie zbiera bardzo zróżnicowaną grupę artystów, którzy mogą rozmawiać, wymieniać się swoimi myślami. Nie mogę sobie wyobrazić lepszego miejsca dla swoich prac. Dziękuję.